Siemanko, z tej strony Szymorex i witam was w odcinku pod tytułem Otwieranie skrzynek w Counter-Strike Global Offensive, czy coś takiego. Te skrzynki, tak, jest, mam ich dużo, mam ich aż 17 licząc z tymi walizkami. Niestety nie otworzę wszystkich dzisiaj skrzynek, ponieważ mój budżet był dzisiaj troszeczkę ograniczony. Mianowicie mam tu jeszcze paragonik po PaySafe Card o wartości 100 zł, za które sobie doładowałem. Niektórzy powiedzą, o, czuło normalny czat doładował, gdzie otwierał, a niektórzy powiedzą, no, pieniądze wydał na to, a mógł sobie, nie wiem, kupić koszulkę jakąś czy coś. Tak, to jest zabawa. Zabawa jest kosztowna, niestety tutaj jest zabawa kosztowna, więc zaczynamy zabawę. Skrzynek nie ogarniam, które są jakie, więc otwieram wszystkie po kolei. Dobra, otwórz, zakupmy sobie kluczyk, już sekundę, kluczyk zakupiony, otwieramy, użyj klucza. Co nam trafi? Nagef, pustynne uderzenie, no nie powiem, nie jest to coś tego, czego oczekiwałem, ale dobra, niech będzie. Losujemy, oto. Zobaczymy, na ile mi starczy. Nie pamiętam, ile tam to sobie doładowałem, ale zobaczymy, na ile starczy. Użyjemy. Co nam wylosuje? Maszyna losująca. Bizon, taki fajny. Ach, ten scout. No dobra, P90. Nie mam tego skina, a jest w miarę fajny. Ja nie szukam wartościowych skinów, ja szukam fajnych skinów. Ale ten bizon był spoko. Dobra, co byśmy mogli otworzyć? Nie znam się na tych skrzynkach, biorę na chwilę trafię. Jak widzicie, mam Silver 4, właśnie dałem jednego ranketa przed chwilą, więc nie jestem zbyt dobrym graczem, dlatego też mnie to bardzo nie podnieca, kiedy wypada coś słabego. CZ-ka nie, CZ-ka jest fajna, czy nie fajna? Taka sobie, CZ-ka nie gram. No dobra, losujemy dalej. Weźmy sobie o tą. Co się wylosuje? UMP. No, UMP mam skina akurat i to chyba pójdzie. No, to jest labirynt. O, labirynt. Ciekawe, fajne, nie powiem. Dobra, ciekawe było, się skończyło. Dobrze, szukamy teraz tutaj. Skrzyżka. Otwieramy. Dobra, otwieramy. Co wypadnie z tej skrzyneczki? O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Strażnik niebios. Wow. Tutaj te skrzydła takie patriotyczne. Mi się to z taką polską duszarią kojarzy. Strażnik niebios. Nie, jest świetny. Świetny. Chcę go. Dobra. Będę zamknął ten wejście. Otwieramy skrzynkę. Co w tej skrzynce będzie ciekawego? Dali do jakiegoś noza, albo tego czerwonego skina. Było simów! O shit! Było simów, normalnie nie wierzę. O, strasznik niebios, kolejny. Proszę bardzo. Znowu z tymi fajnymi skrzynkami. No, będzie używany. Bierzemy tą, bo tych jeszcze trzy zostały. Dobrze. Użyjmy klucza. Co wypadnie tym razem? Czy to będzie bizon? Tak, to jest ten bizon! Jak on mi się podoba! Ostatnio tak sobie grałem, gościowi wypadł, zrobiłem gościowi ten wypad. Jak mi się to podoba, Ozyris. O matko, zajebisty. Dobra, ta skrzynka była fartowna, więc bierzemy kolejną. Sprawdzę jeszcze dwie skrzynki, otworzę prawdopodobnie. Więc jeszcze macie jeszcze dwie szanse, żeby mi dać jakieś fajne broni. Nie? No dobra. Ja chcę tu fajną broń, takiego simowa na przykład. Simowy są fajne. Nagewa. Kurczę. No trudno. Nie robicie mnie to, nie. Dobra, ta była teraz pechowa. Których mamy jeszcze dużo. O, tych mam takie fajne. Czekajcie, ja muszę zobaczyć coś. Okej. Okay.
O kurde, nie otwierał tych skrzypek, a te były najlepsze, no nie wierzę. Dobra, to jest ostatnia skrzynka. Ostatnia skrzynka. Może nam się trafić Asimov AWP. Ja po prostu ubóstwiam AWP, jak mi się trafiło, by był w siódmym niebie. Nóż tam, walić nóż, ja chcę tą skinację, bo on jest świetny, po prostu zakochał mi się w nim, ale oczywiście go nie dostanę. I teraz tak. Doliczę do trzech, zamknę oczy i kliknę sobie ją touchpadem albo myszką. Także jeden, dwa i trzy. Leci. Nie patrzę, co mam, nie patrzę. Nie patrzę, nie patrzę, nie patrzę. I co się trafiło? No już mogę patrzeć, patrzę. Nagiew! Teren. No pięknie. No to fajnie. Nawet nie wiem, co było obok, więc nie mam co za bardzo się tam jakoś irytować. Zobaczę jeszcze, ale to już raczej nie da rady. No niestety. Będę musiał sobie doładować fundusze i następnym razem, jak mi się uda, to coś z tym zrobimy. Sprawdźmy sobie, co nam tutaj zrobić. Sprawdźmy sobie, jakie powarte w kariku. Wow. Powiem wam, że nie spodziewałem się. Ale jednak zatrzymał go na siebie. No tutaj to prawdopodobnie nic nie wykorzystuje, ale tam dalszy czas. Także to tyle. Dzięki, że oglądaliście pierwszy odcinek z otwierania. Mam nadzieję, że będzie ich więcej. Nie daję wam żadnych tam linków, żebyście jakieś klikali, żeby na tym zarabiał, czy jakieś tam ogólnie mi to wszystko leci, bo i tak to z własnej mojej kieszeni wszystko daję, więc po prostu daję wam fan, żebyście się pośmiali z tego, że tracę kasę na otwieranie skrzynek, w których trafiają się na gemy, tak? I lepiej mi trafiło. 3 dodaj tutaj. 3 CZ-ka, P90-ka fajna, UMP takie ło. To wszystko się użyje. Także żegnam się z wami, dzięki, że oglądaliście. Dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało, czy tam lajka, zależy.